Dzień dobry, witamy serdecznie ponownie na antenie. Witamy serdecznie po przerwie dwutygodniowej. Sprawdzimy, czy nie popsuło się tu nic pod naszą nieobecność. Teraz tutaj reżyserka poda informację, czy działa wszystko. Oczywiście witamy tak jak zawsze naszym no, wspaniałym sokiem selera naczowego. Myślę, że troszkę Wam powiemy, udzielimy rąbka tajemnicy, co robiliśmy, dlaczego i czy warto robić taką przerwę. Warto, już idę do stolika. Jest ok, jest ok. O, ale ja teraz tu nie wejdę, muszę po Ciebie wejść. Światek nam wyrósł. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie. Witamy jeszcze raz bardzo serdecznie. Witamy na spotkaniu Zachwyceni Naturą. Oczywiście jak zawsze po witariańsku. Zdrowie Wasze. Z kuflem dobrego soku. Soku z selera naciowego. Dawno nie piłem. Aniu, może otwórz, okay, tutaj czekaj, ładnie czekaj. Postaw na różniczku. Będziemy mieli kontrolę nad tym, co się wokół nas dzieje. Dobra. Tak. Mamy kontrolę. Także jeszcze raz, a lubisz mieć kontrolę? Lubię mieć, cześć. No dobra, witam. Cześć, witam cię. Lubię mieć kontrolę. No to fajnie. No cóż, witamy po przerwie bardzo serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy ucieszą się, że nas widzą, że no, kontynuujemy nasz program. Niech jedzenie będzie lekarstwem, a lekarstwo jedzeniem. Że oczywiście dalej będziemy preferować ten wspaniały kierunek dla zdrowia, czyli będziemy mówić o żywieniu, o dożywieniu organizmu, będziemy mówić o jego oczyszczaniu, o metodach, sposobach oczyszczania. Jak my to robimy, będziemy mówić o naprawianiu organizmu, o tym, jak można się wspomagać w różny sposób. Oczywiście, ja jeszcze coś wyłączę, przepraszam. Muzyka nam towarzyszy w czasie przygotowywania tego wszystkiego, więc teraz musi troszeczkę muzyka być ściszona. Znaczy jest urządzenie, które trzeba wyłączyć, żeby ono nie zakłócało nam tutaj naszego nadawania, także przepraszam, zapomniałem, ale nieważne. Wracając do tematu, oczywiście będziemy mówić też o naprawianiu, będziemy to kontynuować, pokazywać, jak no, doprowadzić się fizycznie również do super funkcjonowania organizmu, czyli żeby ta aktywność fizyczna, ruch, żeby to występowało, żeby uprawiać jakiś sport lub ćwiczenia. Oczywiście nie zapominając o stronie duchowej, o tym, że powinniśmy medytować, zastanawiać się, analizować nasze życie, ale również prowadzić dialog z szacunkiem do samego siebie, żeby zawierać kompromisy z samym sobą, ale i też z ludźmi, którzy nas otaczają, czy w ogóle z otoczeniem, z tym, co się dzieje wokół nas. No cóż, ja myślę, że możemy powiedzieć dzisiaj, że te dwa tygodnie spędziliśmy w takim nastroju odpoczynku, właśnie medytacji. W tym czasie każdy z nas przeczytał jakieś książki, wpłynęła nowa wiedza, było pełne uspokojenie. O, było słońce, była woda, cieplutka woda, oczywiście słońce również było no, powyżej 30 stopni, także było ciepło. Super to na nas wpłynęło, jesteśmy uspokojeni, jesteśmy po prostu wewnętrznie bardzo pozytywnie nastawieni, energicznie, energetycznie. No, mamy plany, które chcemy realizować dalej z naszym programem. Oczywiście my nie robimy tego tak agresywnie, intensywnie, ale no, kolejne
kroki będziemy wykonywać. Także zachęcamy do tego, żeby poszukać takiej możliwości, żeby może jeszcze wyjechać, odpocząć gdzieś, poszukać miejsca, które by Wam odpowiadało, żeby właśnie zażyć tej kąpieli słonecznej, jak i wodnej i po prostu na przykład skorzystać z wspaniałych owoców, takich jak mango, arbuz, czy kaki, czy na przykład guava, albo jakieś inne winogrona, truskawki, które są właśnie świeżutko ze słoneczka wzięte dla nas, dla po prostu naszego zdrowia. Tak, także polecamy to. Oczywiście nie chcemy mówić w dzisiejszych czasach tak dużo o szczegółach. Oczywiście myślę, że w jakimś najbliższym czasie o tym opowiemy, ale do tego zachęcamy, żeby takie miejsce sobie znaleźć i w takim miejscu spróbować odpocząć. Ja nie wiem, może Ania chciałaby coś tutaj dodać, bo tak się uspokoiła na tych wakacjach, że nie wiem, czy przemówi? No tak. No więc, na pewno się uspokoiłam, na pewno książkę, którą ty przeczytałeś i o której rozmawialiśmy, bardzo mi dała dużo do myślenia. Książka, która mówi generalnie o podejściu do życia, właśnie w jaki sposób sobie tam to wszystko poukładać. I takie właśnie spostrzeżenie, bo też docierały do nas z drugiej strony informacje o różnych rzeczach, które tutaj się działy w tej przestrzeni witariańskiej, nie tylko. I taka moje przemyślenie to jest takie, że czasami nasze nastawienie takie na zasadzie to mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba, jakieś takie ostre, takie może wynika z tego, że zabetonowaliśmy ten nasz świat, żyjemy w domkach, które są tak daleko od natury, bo w naturze naturalnie są lwy, które polują na słabe zwierzątka, są żuczki, gnojarze, są różne zwierzątka. Cały po prostu ekosystem zbudowany jest z tylu elementów. Jedne mogą nam się podobać, drugie nie, ale jeden bez drugiego nie może istnieć. Więc może po prostu w ten sposób, taki trochę właśnie głęboko wynikający z natury, trzeba podejść do wielu rzeczy, które słyszymy, widzimy. Po prostu w naturalny sposób to wszystko się poukłada, tylko pytanie jest, w którym miejscu my jesteśmy i czy na przykład przyjaźń słabej owieczki z głodną lwicą, która ma dzieci do wykarmienia, czy to na pewno skończy się dobrze? To jest pytanie. A że i ta owieczka, i ta ręka delikatna, słaba jest potrzebna w środowisku i jest potrzebna lwica, która żywi swoje młode. To może tak w konkluzji, ci, którzy na bieżąco analizują, właśnie śledzą, co się dzieje, na pewno wiedzą, o co mi chodzi. Ja może nie chcę wnikać w szczegóły, po prostu taka refleksja, że właśnie ten nasz ekosystem, to gdzie my żyjemy, może z tego wynika nasz stres, że właśnie nie jesteśmy nastawieni na to, że każdy element w tym naszym życiu być musi. No i my musimy właśnie w tym kontekście na to wszystko spoglądać. Więc chyba taka refleksja. Faktycznie jeszcze jestem trochę taka, może nie uśpiona, tylko zawieszona gdzieś tam w tych rozmyślaniach takich trochę głębszych, ale jak najbardziej wracam do akcji. Zapraszam wszystkich głodnych, kto chce po prostu zadbać o siebie, kto chce spróbować surowego jedzenia, surowych potraw, a może zrobić sobie przed świętami taki detoks sokowy. Jak najbardziej, wszystko jest do zrobienia. Jesteśmy tu i teraz dla Was, więc zapraszam. Zapraszam jak najbardziej. No właśnie, w takiej atmosferze dla nas jeszcze takiego właściwie pierwszego dnia powrotu i takiego obserwowania tutaj śnieg, zimno, nowe warunki, inne warunki,
Tak, zdecydowanie. Także to na pewno skłania do takiego, do takiej obserwacji spokojnego, po prostu no, jakby zaaklimatyzowania się w tych warunkach, bo to rzeczywiście przeniesienie się z wysokiej temperatury, wspaniałego słońca i w ogóle, ja bym powiedział, z tej natury, która przynosi takie żywe, no inaczej może, życiodajną energię. I na przykład dzisiaj chcieliśmy tutaj powiedzieć o mango. O mango. Jest to owoc, który naprawdę, no mnie na przykład zachwyca, uwielbiam go jeść, tylko to jest tak, w Polsce, jeżeli kupimy mango w jakimś sklepie, no to niestety bardzo trudno jest kupić mango dojrzałe w ogóle. Ktoś, kto miał okazję spróbować takie prawdziwe mango dojrzałe, ze słońca, miękkie, takie właśnie tam w jakimś kraju, w którym ono rośnie, no to wie, jak to smakuje. Albo sok z takiego mango, taki po prostu to jest coś niesamowitego, jaka energia jest i jakie po prostu radość dla organizmu, że ze spożycia takich właśnie produktów, bo ja to tak odczuwam, że właśnie to uspokojenie, ten taki błogostan wynika z tego, że organizm otrzymywał wszystko w najlepszej jakości, tak bym powiedział, czyli owoce, warzywa, dojrzałe, smaczne, wspaniałe, nie wymagające żadnej obróbki praktycznie, może troszeczkę jakiegoś sosu. Tak a propos, mieliśmy ze sobą chlebki nasze, tak, które no, ja uwielbiam, kocham i spożywam i właśnie... Kotleciki też były. To mango, tak, kotleciki też były. Mango jest to owoc dla mnie żółty, no niesłychany, bardzo słodki oczywiście i co ciekawostka, słodkie obniżające ciśnienie krwi. I poziom cukru we krwi obniża insulinooporność. W ogóle mango przez Hindusów, bo w Indiach został w ogóle 4000 lat temu już był uprawiany w Indiach i oni nazywają mango owocem bogów, dlatego że ono przy swojej słodyczy, no jest ta słodycz jest genialna dla mnie też, jeśli chodzi o jedzenie, te wrażenia, a zaskakujące, że ono obniża poziom cukru we krwi i insulinooporność, zmniejsza insulinooporność. W związku z powyższym dla cukrzyków jak najbardziej regularne jedzenie mango powoduje obniżenie cukru we krwi. No to są badania, jest to zaskakujące, a jednak tak to funkcjonuje. Obniża cholesterol, obniża ciśnienie krwi, dlatego że tam ma specjalne tłuszcze, do tego likopen ma. Ciekawostka, w takim owocu są tłuszcze. A tak, to są tłuszcze i w związku z powyższym bardzo fajnie, bardzo dobry ma wpływ na układ krążenia, na serce i przez to właśnie jeszcze, że ma potas, dużo potasu, to wpływa tak dobrze na układ krążenia, na krew w ogóle. Ma miedź, ma żelazo, czyli to są rzeczy, które bardzo ważne są dla naszego układu krążenia. Na przykład dla anorektyków albo ludzi z anemią jest genialny, dlatego że on ma tak dużo właściwości odżywczych, że i do tego wszystkiego zalecany jest w przeziębieniach, ponieważ ma substancje, które łagodzą gardziełko i te wszystkie czyli okolice. Czyli łagodzą jakieś, masz na myśli... Stany zapalne w jamie tak, ustnej super. I dodatkowo jeszcze ma związki, które mają wpływ na raka piersi i prostaty, to znaczy on niszczy komórki nowotworowe, właśnie które są, znaczy, które warunkują te nowotwory, nie niszcząc innych komórek. To jest ciekawe, w ogóle ten owoc zaskoczył mnie właśnie tą szeroką taką gamą wszystkich tych rzeczy, które wpływają na nasz organizm. Wyobraźcie sobie te nasze choroby metaboliczne, czyli uzależnione od, czyli cukrzyca, nadciśnienie, cholesterol, to ten owoc spożywany regularnie załatwia nam ten temat, czyli obniża ciśnienie, czyści nam krwi, naczynia, zmniejsza poziom cukru we krwi, jeśli już zaczyna się insulinooporność. Mniejsza tą insulinooporność, nasze komórki są bardziej wrażliwe na tą insulinę, no rewelacja po prostu, która jest tak blisko w zasięgu,
bo można ją kupić. My na przykład na tych naszych wyjazdach szukamy tych różnych takich owoców, takich, które, tych, które tutaj może można dostać, ale chcemy w naturalnych tam ich środowisku, że tak powiem, popróbować. I przy tej okazji zaczynamy też sprawdzać, czytać. I powiem wam, że przez 2 tygodnie regularnie jedliśmy te mango i faktycznie organizm rewelacyjnie się czuł. Dlatego mango na przykład jest zalecane na wieczór, bo obniża poziom cukru we krwi i się lepiej wtedy śpi i jest, człowiek bardziej wypoczywa. No. Także ja polecam po prostu. Ja chciałem powiedzieć, dodać, że właściwie myśmy jedli mango do południa, tak, czyli tak godzina 10, 11. Zjadaliśmy 2-3 dziennie, znaczy nie każdy, tylko we dwoje. Zjadaliśmy 2-3 sztuki dziennie. Oprócz tego też były momenty, że dodatkowo piliśmy soki właśnie z mango, chociaż no to jak było gorąco, no to wtedy rzeczywiście no to wspaniale również gasiło pragnienie. I dla mnie jest to owoc syty. Powiem tak, że bardzo chciałbym, żeby u nas pojawiło się mango, tylko jest problem z tym, żeby w Polsce to mango było dojrzałe. Jeszcze szukamy, bo na razie... Być może dostawcę, kogoś, kto importuje, ale to tutaj na giełdzie myślę, że będzie problem z tą właśnie dojrzałością, ale zobaczymy, postaramy się. Dzisiaj akurat mango nie mamy, bo to, co przywieźliśmy, to zjedliśmy, ale no było wspaniałe. To są duże owoce, przepiękne, właśnie żółte, tak jak się je rozkroi. Skórkę mają najlepiej z taką zieloną, z żółtym, z czerwonym. Naprawdę myślę, że postaramy się zrobić dania z mango, przygotujemy, ale jest to wspaniały owoc. Też oczywiście również tutaj jest arbuz, ponieważ my bardzo lubimy arbuzy. Arbuz ma podobne działanie, takie nasycające, właśnie zaspokajające pragnienie, no i oczyszczające. Bardzo silnie oczyszczające. O arbuzie już kiedyś mówiliśmy, tak. O mango jeszcze nie. Trzeba powiedzieć, że w ogóle mango można zastosować w różnej formie. Tak, do mięs, do tak, do sałatek, do mięs, to może zrobić z tego, ja do robię. No my tak, będziemy, do mięs też. Tak? My będziemy ale do mięs stosować. My nie będziemy do mięs stosować, ale wiem, że ludzie stosują do mięs i jest zalecany właśnie, ale będziemy bo polecać? Poniża. Nie, nie będziemy polecać. No zaskoczyłaś mnie po prostu, zaskoczyłaś mnie. Ale tak jak powiedziałam, to jest owoc bogów. A my jako ludzie różne rzeczy robimy i wiem, że właśnie jest stosowane też z tej strony dużo osób, które nas słuchają i jeszcze są na etapie jedzenia tego mięsa, więc dlatego o tym mówię. My zachęcamy do tego, żeby właśnie jeść w formie. A nie wyobrażam sobie sałatek. Mango smażone albo gotowane, nie. Brrr, to niedobre. Inaczej, bardziej właśnie potem surowe dorzucane, aczkolwiek też do duszenia. Słuchaj, w momencie, kiedy oglądamy telewizję śniadaniową, żeby zobaczyć, w jakim kierunku się rozwija, prawda, kuchnia. No, ale nie oglądajmy może. Ale czasami warto zobaczyć, co się dzieje wokoło, żeby mieć tego świadomość. Tu ja zauważyłam nawet, że ludzie potrafią ananasa smażyć na grillu. Znaczy na grillować, smażyć na patelni. Brzoskwinie ostatnio widziałam, że były smażone. Także... Dużo tego oglądasz? Tak, oglądam. Jestem zainteresowana tym, w jakim kierunku idzie kucharz, czyli ten orędownik diabła, bo jak ktoś powiedział, że Bóg dał nam pożywienie, a diabeł kucharza. Więc patrzę, w jakim kierunku i z której strony mogę zostać zaatakowana, bo z drugiej strony też słyszymy ludzi, którzy są zachwyceni takim jedzeniem. I teraz dlaczego? Dlaczego ktoś ma zrezygnować z brzoskwini przypieczonej, uduszonej, następnie opanierowanej na rzecz takiej po prostu z drzewa zerwanej czy kupionej? No dlaczego ma zrezygnować? No ja odpowiem na to pytanie. Przecież. Ja, a kucharz mówi, że dobre. Ja dlatego bym zrezygnował, ponieważ pokarm taki nieugotowany, nieuduszony, nieusmażony i z żywym pokarmem. Po prostu to jest pokarm, czy to są owoce, czy warzywa, z których może organizm pobrać wszystko, co potrzebuje. Tu widzę na przykład jest witamina A, C, E, B, tak jak w przypadku mango. A, B, C, miedź, i E. Potas i wiele innych minerałów, które znajdują się w tym owocu, więc nie widzę sensu już od ponad 3 lat, 3,5 roku, żeby niszczyć po prostu gotując, smażąc. Uważam to wręcz
po prostu za szkodliwe dla organizmu w tej chwili. I dlatego uważam, że oczywiście przejście na ten system żywienia inny nie jest łatwy. I oczywiście, że jeżeli zdarzy się, że ktoś je coś gotowanego, czy coś tam pasteryzowanego, to się być może zdarzy, ale to jest, ma być w jakiejś mniejszości, nie wiem, 10% w stosunku 10% do 90%, 20% do 80%, żeby te pokarmy były żywe, prawdziwe i właśnie naładowane energią, witaminami, minerałami. I wtedy będziemy mieli. No tak, a ja w tym momencie będę adwokatem diabła i powiem tak. Zobacz, widzieliśmy przeróżnych ludzi, jedli zabite jedzenie, jedli mięso. Na przykład dzieci w większości jadły makaron sam albo z keczupem na przykład. O. I żyją, no i biegają, żyją i no i właśnie i co? I po co rezygnować, słuchaj, no z tego wszystkiego? Z makaronu, z keczupem, słuchaj. Ja to rozumiem naturalnie. Dzięki temu, że właśnie tak się ludzie żywią, no potem można sprzedać tony tabletek i tony suplementów. No po prostu wiadomo, że to dziecko, które tak się żywi, ono już ma problemy zdrowotne, ale potem im dalej w las, tym więcej drzew, czyli zaczynają się problemy zdrowotne, które nasza wspaniała medycyna zaczyna leczyć. Boże, tymi na to wspaniałymi... Czeka. No tak. Słuchajcie, wspaniała medycyna, właśnie jedna z ciekawostek, to byłam zaskoczona, mango na przykład wsadziła do kapsułki, zrobiła suplement na odchudzanie. Więc jeśli ktoś chce się odchudzać, to normalnie już medycyna, czy nawet nie medycyna, farmacja zapakowała mango do kapsułki i nazwała to, że to będzie na odchudzanie, rewelacja. Także no, drogi mamy w życiu, dróg mamy bardzo dużo. Ja tutaj trochę tak mówię, adwokatem diabła w tym momencie jestem, mówiąc o tym, że ale myślę, ludzie... że tej roli nie za bardzo ci ta rola pasuje. Nie, dlatego że dla mnie zawsze, ja miałam takie powiedzenie często, że ktoś, kto źle się odżywia, źle żyje, źle dba o swój organizm w sensie fizycznym i psychicznym, zawsze dostaje ten, ja mówiłam o rachunku, to znaczy uważam, że nie jest to tak, że właśnie karmiąc dzieci makaronem, ewentualnie damy dla urozmaicenia keczup, przez dłuższy okres czasu to się może skończyć dobrze. Zobaczcie, ile teraz dzieci, raz, że nie ma odporności, dwa, chorują na takie poważne choroby. Nasza znajoma pani doktor mówiła o tym, że jak przychodzi babcia, matka i wnuczka, to najbardziej chore jest to dziecko. Ale to nie wynika z tego, że nagle się dewaluuje ludzkość jako sama z siebie, tylko to wynika z tego, w jaki sposób żywimy się, w jaki sposób się leczymy. Bo na przykład kiedyś babcia była żywiona zupełnie prostymi produktami wyhodowanymi gdzieś u siebie w ogródku, a obecnie dzieci dobrze się nie urodzą, a już są karmione gerberami, z które mają, czyli tymi słoiczkami. Jest to wygodne, w środku jest zmiksowane, jest napisane, że to jest bio i że to jest dla dziecka, więc nikt się nad tym nie zastanawia, tylko od razu karmimy te dzieci właśnie tymi śmieciami. Do tego dostaje kolorowego lizaczka, żelek i tak dalej. No i potem jest problem. Potem wychodzi na to, że ta wnuczka jest najbardziej chora. No i właśnie to jest ten powód. Także nie chcę być adwokatem diabła zdecydowanie, no właśnie, ale no czasami to może zostańmy przy tej dobrej roli. Czasami nie rozumiem, dlaczego chcesz przyjmować taką rolę, która ci nie odpowiada, no ale to jest jakby taka przekora może kobieca? Nie, to nie chodzi o przekorę. Czasami wstawiam się w rolę osób, z którymi rozmawiam, które widzę, które obserwuję i chcę poczuć, jak one się mogą czuć. No i nie jest mi to, mnie nie pasuje ta rola, więc wyskakuję i zostaję tutaj. Zostaję z mango, które dla mnie generalnie najpiękniejsze mango, jakie jest, to jest po prostu miękkie, rozkrojone i zjedzone. Można je używać również do innych, jako dodatek to do innych rzeczy. Reasumując, zapraszamy do naszego punktu Zachwyceni Naturą, do naszego sklepiku. Wkrótce będziemy uruchamiać kuchnię, w której myślę, że tych potraw pojawi się coraz więcej. W związku z tym, tak jak tu Ania powiedziała, zapraszamy do tego, żebyście
mogli dalej tutaj spotkać informacje, nas, wspaniałe, smaczne dania, oczywiście produkty, które są potrzebne do zrobienia dań witariańskich i no, cieszymy się z każdego, z każdej osoby, która do nas przyjdzie, coś nam powie, możemy wymienić doświadczenia i właśnie w tej tematyce zdrowia, w tej tematyce profilaktyki i myślenia wcześniej o tym, co może się z nami stać, co może stać się z naszym organizmem, kiedy nie może ten system, który nas otacza i niezrozumienie tego, dlaczego jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji, czyli że ten system no, ma większość produktów, które mogą po prostu zaszkodzić. Oczywiście w perspektywie czasu, bo nie dzieje się to od razu. Nie dzieje się to tak szybko, ale jednak u niektórych dzieje się dość poważnie. Także zapraszamy. Bardzo dziękujemy za uwagę. I dzisiaj może ty wyłącz, bo jestem trochę sklinowana. Dobrze, tak, to tak. Zrobię. Także to do zobaczenia, do usłyszenia. Następnym razem będzie o głowie. Opowiem wam coś fajnego.